Dlaczego karaluchy są niezniszczalne? Pogadajmy o tym. Jesteś sobie na wakacjach w pokoju, a tu idzie sobie karaluch. No to cyk, butem go. I co? I nic, bo jego egzoszkielet jest w stanie wytrzymać nacisk 900 razy większy od jego własnej masy ciała. Do tego potrafi zapieprzać z prędkością metra na sekundę, a biegać umie nawet wtedy, gdy jest przygnieciony. Więc był karaluch i uciekł karaluch. Pora na plan B. Chowamy kiełbasę, czas go zagłodzić. Problem w tym, że karaluch jest wszystkożerny, co oznacza, że żre wszystko. W tym na przykład zgniłe jedzenie, odchody, krew, czy inne martwe już karaluchy. A nawet jak totalnie nic nie znajdzie, to i tak wytrzyma na głodzie nawet do miesiąca. Mimo tak ekstremalnej diety, dzięki swoim wyjątkowym genom jest odporny na większość bakterii, toksyn czy chemikaliów, a gdy już coś może mu naprawdę zaszkodzić, to na taką okoliczność ma bardzo wyczulone receptory, dzięki którym unika toksycznych substancji. Subskrybuj kanał po więcej niesamowitych ciekawostek.